Witam Państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie na plantacji pomidorów gruntowych dla przetwórstwa. Tak wyglądają rośliny, proszę zobaczyć. Proszę Państwa, rzędy praktycznie zrośnięte na 1,40 m, pełnia kwitnienia. Owoce pierwsze dość duże. Tutaj zaraz sobie coś poszukamy, proszę zobaczyć. Nie ma suchej znizny wierzchołkowej, więc pół sukcesu przy tak zróżnicowanej pogodzie. Jeżeli chodzi o ochronę przed chorobami, proszę Państwa, poprzedni zabieg Cabrio Duo, teraz zalecany Carial Star, ewentualnie Signum, oczywiście z produktem miedziowym Abies Ceus, tak zwaną miedzią systemiczną, która wchodzi w głąb tkanki. Proszę Państwa, preparaty wapniowe na przemian Biokal co 2 tygodnie z Kalgrinem. Ten Kalgrin, jeżeli będzie bardzo ciepło, to zalecany nawet 2 razy w tygodniu, żeby nie było problemów z właśnie suchą znizną wierzchołkową, z przemieszczaniem wapnia w roślinie. Przy tak intensywnym kwitnieniu można jeszcze pokusić się o zastosowanie produktów zawierających bor, które spowodują, że pyłek będzie lepszej jakości, będzie żywotniejszy. Jeżeli chodzi o jakieś inne zalecenia, proszę Państwa, bardzo dużo zarazy ziemniaka na różnych plantacjach jest, że widzę, więc trzeba na to bardzo, bardzo zwrócić uwagę. Tutaj akurat jest czysto, aczkolwiek też zaczyna się jakieś fioletowienie liści. Gdzieś tam chłodne noce powodują, że jednak ten grunt nie jest tak nagrzany, jak powinien, ale na to nic nie poradzimy. Można owszem gdzieś tam jeszcze zastosować w przypadku takiej plantacji jakiś krystalon czerwony na przykład, albo nawóz, który będzie zawierał ponad 30% potasu, jeszcze 12-15% azotu, niewielkiej ilości fosforu, mikroelementy. Tak wygląda naprawdę fajna plantacja, ultra wczesna odmiana N6438. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.